już drugi spawnik za wami, teraz porażka z sokiem Masuda i nie wyglądało to najlepiej. Przecież jesteśmy w okresie przygotowawczym i uczymy się grać. No, trudno, żebyśmy od razu w drużynie, w której jest 16 nowych zawodników, grali jak starych wyjadaczy. Tym bardziej, że graliśmy z drużyną, która wygrała ligę, która jest doświadczona i no, nie da się zrobić pewnych rzeczy w 3 dni. To nie jest takie proste, dlatego wiemy na podstawie tego sparingu dzisiaj z Sokołem, jak dużo przed nami pracy. I ci zawodnicy, którzy myślą, że już potrafią grać, grając w juniorach, spotykając się z takim zespołem, widzą, jak dużo im brakuje. Grze w kontakcie, grze doświadczeniem, w grze piłką, szybkością piłki, operowaniem piłki. My wszyscy mówimy, że chcemy grać na europejskim poziomie już dzisiaj w wieku 18 czy tam 17 lat. Nałóżmy się najpierw wygrywać z trzecioligowcami, czy z drugoligowcami, potem z pierwszoligowcami. Nie da się iść na skróty. Trzeba wszystko przejść. Młoda drużyna, 4 zawodników rocznika 9-4, 6 zawodników rocznika 9-6, 2 9-5, chyba 6 albo 7 9-7. No, panowie, no to są na pewno jeszcze dzieci, które są do obróbki i pracujemy z nimi. Warto porównywać w ogóle tą pierwszą i drugą połowę, kiedy w pierwszej zagrali ci zawodnicy jakby będący bliżej wyjściowego składu, a w drugiej przede wszystkim juniorzy? Wszystko warto porównywać. No, gdybyśmy się uparli i w każdym meczu grali tylko z 11 czy tam 14 meczową, robili 3 zmiany jak w meczu, wyniki byłyby zupełnie inne, no ale po to są obozy, po to są sparingi, aby dawać tym młodym chłopakom szansę nabierania doświadczenia. No, celem z nich, ich wszystkich jest podnoszenie swojego poziomu sportowego. Kiedy podniosą ten poziom? Wtedy, kiedy będą grać. I stąd dzisiaj w drugiej połowie 5 zawodników z drużyny Centralnej Ligi Juniorów grało w meczu. Do tego dochodzi Karbowy, który w trzeciej lidze ma zagranych chyba 48 minut. Do tego dochodzi jeszcze Suchanek, który też właściwie grał w Centralnej Lidze Juniorów, ale zagrał chyba 2 mecze w Pucharze Polski. Także to grali juniorzy. A nie martwi troszeczkę to, że w drugiej połowie pomysł na grę opierał się głównie na tym, żeby piłkę zagrać do Janka Grzesika i liczyć na jego dośrodkowanie? To jest drużyna, która dzisiaj zagra pierwszy raz ze sobą. Było 2 zawodników testowanych, którzy przyszli. Pomysł na grę. Michał Trąbka, który przyszedł do drużyny, jest nowy. Więdłocha, zawodnik z juniorów, który przyszedł. No panowie, dajcie czas tym chłopakom na to, żebyśmy się poznali. I to nie jest tak, że my narysujemy na tablicy tym ludziom młodym, jak mają grać. Na tablicy wszystko można narysować i będziemy tak grali. Nie, na to potrzeba czasu, na to potrzeba meczów, na to potrzeba popełniania błędów. To trzeba przeanalizować, pokazać im, jak się powinni w danej sytuacji zachować. To jest tak jak praca w przedszkolu, tak na dobrą sprawę. Od podstaw uczymy dzieci tego, co w danej chwili powinni robić. Jak się podobali testowani, bo Tomasz Nawodka szczególnie wypadł całkiem przyjemnie w środku pola. Zostają z nami do soboty i będą trenować do soboty i wtedy powiemy, co z nami. Tak, zgadzam się. Gra była przeciętna, przegraliśmy to spotkanie. Myślę, że mieliśmy za dużo strat w tym spotkaniu. Jestem tylko zadowolony, bo strzeliłeś parę nogach? No tak, strzeliłem ładnie bramkę, ale też zagrałem przeciętnie w cały zespół. Zastanawiam się, czy może się zgodzić z takim stwierdzeniem, że czegoś komuś się na tak ułożyłem, może jak na ekstraklasę, bo wiele piłkarzy nie próbuje takich strzałów, nawet nie może się grać. Teraz przez parę dni właśnie trenuję z trenerem Rafałem Kubowym, strzelę z dystansu, no i dobrze strzelił. Twój pierwszy mecz w barwach Legii jako zawodnika testowanego i uważasz, że jak wypadł, tak twoim zdaniem? Moim zdaniem zaprezentowałem się dobrze, ale szkoda, że przegraliśmy ten mecz. No nic, trzeba dalej się starać i w kolejnych meczach pokazywać, że można grać na wysokim poziomie. Jak w ogóle doszło do tego, że trafiłeś na testy do Legii? Do klubu przyszło zaproszenie. Trenerzy zauważyli mnie na jednym z meczów przeciwko Legii właśnie i spodobałem im się. Myślisz, że zostaniesz przy Ozienkowskiej? Mam takie przeczucie i mam nadzieję, że tak się stanie. A jakbyś miał się zareklamować jako piłkarz, to jakie są twoje najmocniejsze cechy, a ewentualnie nad czym musisz jeszcze popracować? Popracować można, wiadomo, zawsze nad wszystkim, poprawiać każdą cechę, ale czuję, że szybkość to jest moja duża zaleta na boisku.